Cześć. Cześć. Jedziemy do Warszawy na... Forum Rozwoju Branży Konopnej. Tak, będziemy wspierać przedsiębiorców zajmujących się CBD. Będziemy też poruszać bardzo ważne i istotne tematy, jeżeli chodzi o tematykę CBD, na gruncie prawa polskiego, regulacji, a także tego, jak prowadzić biznes, biorąc pod uwagę te wszystkie kwestie. Jest tyle tematów. Akcyza, inne podatki. VAT. Jest o czym rozmawiać. Wszystko to są dziewicze tereny, które musimy rozpoznać. Będziemy zdawać relacje na bieżąco i podzielimy się wszystkimi doświadczeniami. Oglądajcie nas. Zapraszamy. Kochani, niestety jadąc na konferencję rozwoju branży konopnej, ubrudziłam nieco koszulę. Kuleczką, totalna, jaką kuleczka? Totalna kompromitacja. I co teraz? I co teraz? Mam nadzieję, że po zapięciu guzika marynarki uda się uratować sytuację. Mamy lepsze rozwiązanie, Na koszt firmy jedziemy do tych tarasów i Klaudię ubierzemy jak milion dolarów i wszystko będzie dobrze. No. Widzisz, Klaudia? Warto było się pobrudzić. Fantastycznie. Dziękuję mojej kochanej firmie za wsparcie. Zawsze. Jesteśmy już na konferencji, przygotowujemy się do wypowiedzi. Rafał gdzieś odszedł, właśnie rozmawia z klientami. Jest z nami również. Jest z nami również Maciek, będziemy zdawać relacje na bieżąco. Dzień dobry, Maciej Grzegorczyk, radca prawny, doradca podatkowy z kancelarii KHG z Wrocławia. Z branżą CBD zajmujemy się od około 2-3 lat. Odzyskiwaliśmy już susz konopny, prowadzimy procedury związane z akcyzami. Dzisiaj postaram się powiedzieć o tym Państwu trochę więcej. Dzień dobry, witam Państwa. Klaudia Zadworna. Pracujemy razem z Maciejem Grzegorczykiem w kancelarii KHG. Dodatkowo jestem założycielką strony internetowej prawokonopne.pl i tutaj mogę powiedzieć, że z CBD tak naprawdę spotykamy się każdego dnia. Mamy wiele doświadczeń, wiele stanowisk różnego rodzaju urzędów i jak się okazuje, jest to tematyka na pewno niedoregulowana w Polsce. Natomiast mamy nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie jakby pchnąć to do przodu. Jesteśmy już po konferencji. Było naprawdę wspaniale. Tematy, które były poruszane, były tematami topowymi. Okazuje się, że w konferencji uczestniczyło bardzo dużo osób. Bardzo różnego... i znanych osób, tak? Dokładnie. Spotkaliśmy tak. Leroya. Spotkaliśmy właściciela jednej z większych firm farmaceutycznych w Polsce. W związku z czym będziemy dużo bardziej bogatsi o wiedzę, o różnego rodzaju nowinki, nowości. Mamy nadzieję, że takie konferencje będą się powtarzały i będziemy mogli w nich uczestniczyć, bo jest to coś, z czego na pewno wyciągniemy dużo dla naszej działalności przyszłej. I też nasi klienci powinni być zadowoleni, bo dużo dowiedzieliśmy się, będziemy mogli teraz im to przekazać i dzięki temu będziemy ich jeszcze mogli lepiej wspierać. To do zobaczenia za 2 godziny we Wrocławiu. Dziękujemy i śledźcie naszą stronę, bo cała relacja z dzisiejszego wydarzenia i z dzisiejszej korespondencji pojawi się na naszych social mediach.